Stało się! Rząd wprowadza obowiązkowe preparaty. Korban o nadciągającym prawdziwym tsunami. A w ramach ciekawostki dnia przyjrzymy się, ile teraz Polacy wydadzą na święta Bożego Narodzenia. Ja się nazywam Maciej Podstawka, witam Państwa bardzo serdecznie. Nawiązując do ostatniego dzisiejszego tematu, czyli do świąt Bożego Narodzenia. Według Komisji Europejskiej, jak dobrze wiecie, to już nie powinny być święta Bożego Narodzenia, a okres świąteczny, świąteczne wakacje, świąteczny urlop, czy jakieś tam zimowe święta. Generalnie nie powinno się mówić Boże Narodzenie, bo to może obrażać osoby, które są niewierzące. Poszła taka deklaracja, takie polecenia dla wszystkich parlamentarzystów, żeby nie używali tego typu określeń. Tak samo jak nie powinni używać pan, pani, bo to też może obrażać. To wszystko było w jednym dokumencie. Sprawą zajęły się wszystkie media na całym świecie. Troszkę ich tam pogrążono. No i jak się okazało, powoli się wycofują z tego, ale nie do końca. Ale my zapytaliśmy się Polaków na sądzie ulicznej na kanale Co Mówią Standardowo, co oni o tym sądzą. Czy według nich święta Bożego Narodzenia mogą obrażać ateistów, czy też nie? Jak wiecie dobrze, w Warszawie jest bardzo dużo różnych ludzi. Tutaj spotykamy i ateistów, i katolików, i muzułmanów. Naprawdę jest ogrom różnorodnych ludzi. No i pytaliśmy wszystkich. Jak się okazuje, nikogo, ani jednej osoby nie uraziło Boże Narodzenie. Ciekawe, co? Czyżby Unia Europejska nie chciała uszczęśliwiać nas na siłę? Zresztą sami zobaczcie mały fragment. No ale jak to się z ateistą? Święta, no to już jest jego problem tak naprawdę. Powinna zostać. Zostać? No nie wiem, w sumie zgaduję, że ateistów to niezbyt interesuje. Sonda wyjątkowo wyszła w czwartek, dzisiaj, dosłownie godzinę temu. Normalnie wypuszczamy co piątki o 17, no ale chcieliśmy to zrobić przed Bożym Narodzeniem, żebyście mogli spokojnie się zapoznać z tym, zanim jeszcze wejdziecie w ten okres świąteczny i będziecie się kłócić z rodziną o to, czy Boże Narodzenie powinno się nazywać Boże Narodzenie, czy może okres świąteczny. Zatem zapraszam Was bardzo serdecznie, tutaj jest link do całego filmu. Kliknijcie. Odłóżcie sobie na kolejną zakładkę, żeby obejrzeć tuż po tym materiale. No jest to naprawdę fajny świąteczny film. A pamiętajcie, że robimy to wszystko właśnie dla Was. I miło by było, żebyście klikali. Linki również w opisie i przy tym komentarzu, a my lecimy z pierwszym tematem. Heaven mogło chodzić do szkoły. 6-letni Wojtek na szczepienie z Warszawy przyjechał aż do Wrocławia. Niemal od początku swojego życia jest pod opieką wrocławskiego... Rzecznik Ministerstwa Zdrowia zapowiedział wprowadzenie obowiązku preparatów dla wszystkich pracowników podmiotów medycznych i aptek, nie tylko samych lekarzy. Już kilka dni temu minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiadał, że obowiązek antidotum dla medyków zostanie wprowadzony rozporządzeniem wydanym jeszcze w tym roku. Teraz rzecznik ministerstwa zapowiedział to rozporządzenie, precyzując, że obowiązek bycia zapreparatowanym od 1 marca będzie dotyczyć nie tylko samych medyków, ale wszystkich pracujących w służbie zdrowia i aptekach. Dziś lub najpóźniej jutro minister zdrowia z kontrasygnatą szefa MSWiA wyda nowelizację rozporządzenia wprowadzającego stan epidemii w zakresie obowiązkowego antidotum wszystkich pracowników służb medycznych, powiedział rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz na konferencji prasowej. Mówimy tu o obowiązkowym preparacie zarówno stricte zawodów medycznych, jak i wszystkich pracowników podmiotów medycznych w kraju wraz z aptekami, dodał. Obowiązek antidotum ma wejść w życie od 1 marca. Oznacza to, że do tego dnia osoby pracujące w podmiotach medycznych lub aptekach będą musiały być w pełni zapreparatowane. Andrusiewicz został też zapytany, jakie będą konsekwencje dla niezaantidotumowanych pracowników służby zdrowia. Zgodnie z kodeksem pracy, zapowiedział, pracodawca będzie podejmował indywidualne decyzje wobec pracownika, który nie wykona obowiązku antidotum, tak jak obecnie nie wykona obowiązku antidotum na WZW typu B. Jeżeli jest obowiązek antidotum, a pracownik go nie wykona, nie może zostać dopuszczony do wykonywania obowiązku w miejscu pracy, tłumaczył. Jeśli chodzi o inne grupy zawodowe, czyli nauczycieli czy funkcjonariuszy służb, to rzecznik potwierdził, że toczą się rozmowy z ministrem
ministrem edukacji i szefem MSWiA, nie chciał jednak ujawnić żadnych szczegółów. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia był też pytany przez dziennikarzy, czy skrócenie ważności paszportów covidowych obejmuje także już wydane dokumenty. Wczorajsze rozporządzenie Komisji Europejskiej mówi o ważności certyfikatów od 1 lutego w okresie 9 miesięcy, czyli certyfikaty po pierwszym w antidotumowaniu będą ważne 9 miesięcy. Minister Zdrowia podjął decyzję, żeby certyfikaty po doszczepieniu, po dawce przypominającej, były również ważne przez 9 miesięcy, mówił Andrusiewicz. Wszystkie wcześniej wydane też będą ważne przez 9 miesięcy, dodał. 6 naszych pacjentów zmarło już z powodu COVID-19. Gdyby rodziny były zaszczepione, to myślę, że ta liczba mogłaby być mniejsza. Ciekawe, czy będzie to tak samo dziurawe jak w przypadku innych pracodawców, którzy mieli dostać uprawnienia do tego, żeby sprawdzać pracowników, czym przyjęli swój preparat, co jest w ogóle wbrew konstytucyjnemu prawu i wbrew szeroko pojętemu RODO, bo dane o naszym zapreparatowaniu czy niezapreparatowaniu to są dane wrażliwe, które podlegają kodeksowi karnemu. Jeżeli wy ujawniacie dane wrażliwe, czyli takie jak religia, poglądy polityczne, czy właśnie dane medyczne, podlegacie karze więzienia, karze pozbawienia wolności. Serio. No ale robią to inne kraje przecież w Unii Europejskiej i cała Europa to robi, więc my też możemy. Jak się okazuje, wcale nie musimy przestrzegać żadnej konstytucji, żadnego RODO. Wystarczy, że będzie to w myśl rządu lub całej Unii Europejskiej. No i jak się okazało, w przypadku pracodawców, jak szła ta ustawa, jeżeli oglądacie nas na bieżąco, zwłaszcza te shortsy, te takie krótkie filmiki do minuty w pionie na BNB, no to pewnie wiecie, bo tam o tym mówiłem. Jeszcze byłem na stoku narciarskim i z wyciągu na krzesełkach wam o tym mówiłem, bo była to naprawdę gruba, śmieszna, absurdalna afera. Chcieli przeprocesować tą ustawę, no i jak się okazało, według jej zapisów pracodawca oczywiście może nie pozwolić ci pracować, jeżeli nie będziesz miał certyfikatu, jeżeli nie przyjmiesz swojego preparatu, nie masz swojego QR kodu, ale musi ci za to zapłacić. Albo znaleźć ci inne stanowisko w swojej firmie, tak żebyś mógł jednak pracować i nikomu nie zagrażać bez antidotum. Więc jest to totalny absurd. Ciekawe, czy tutaj będzie podobnie, no bo według tłumaczeń rzecznika Ministerstwa Zdrowia może być to podobne, bo jak on się tłumaczył, że będzie można odwołać tego pracownika, nie pozwolić mu przyjść do pracy, coś takiego. Jak on to tam tłumaczył? Jakie konsekwencje? Zgodnie z kodeksem pracy zapowiedział, pracodawca będzie podejmował indywidualne decyzje wobec pracownika, który nie wykona obowiązku antidotum, tak jak obecnie nie wykona obowiązku antidotum na WZW typu B. Jeżeli jest obowiązek antidotum, a pracownik go nie wykona, nie może zostać dopuszczony do wykonywania swoich obowiązków w miejscu pracy. No i ciekawe, czy będzie podobnie, bo jeśli tak, i mając na uwadze to, że pracodawca może, a nie musi, no to cały ten przepis będzie oczywiście o kant tyłka rozbić. Jednak możemy przypuszczać, że teraz to dopracują do tego stopnia, że będzie taki obowiązek. Nawet jeżeli on nie będzie konstytucyjny, to będzie karany. Będą kontrole na pracodawców z jakiegoś tam z Państwowej Inspekcji Pracy, z sanepidu, będą ich karać, a przecież przedsiębiorcy nie chcą sobie robić problemów. I tak czysto ludzko, zdroworozsądkowo będą sprawdzali te certyfikaty tylko dla świętego spokoju. No bo kto by chciał mieć zamkniętą aptekę chociażby? Tylko dlatego, że rząd i tak złamie prawo i mu ją zamknie, a ten się będzie musiał sądzić przez rok i dopiero po roku się okaże, że to było faktycznie niekonstytucyjne i nie musiał zamykać tej apteki. Po prostu będą sprawdzać te paszporty covidowe. No i jak się okazuje, teraz już zmienili retorykę, jak na początku miało być tylko dla najważniejszych grup, czyli dla lekarzy, bo mają dostęp do pacjentów, którzy są cały czas zakażeni, no i żeby ich nie zakażać, znaczy nie zakażać, bo Orban oczywiście mówił kiedyś, że się nigdy nie zakażesz, jak przyjmiesz antidotum, żeby mieli mniejsze ryzyko transmisji oraz ciężkiego przebiegu na samym sobie, no to lekarze mieli się antidotumować, no i farmaceuci, nie? A teraz się okazuje, że cały personel medyczny, wszyscy, nawet ci, którzy nie mają kontaktu z pacjentami, ci, którzy pracują sobie gdzieś tam w biurze, też będą musieli przyjąć preparat. A to jest prosta droga do tego,
żeby poszerzać te grupy. Wystarczy stworzyć odpowiednią narrację strachu, o której pogadamy sobie jeszcze o drugim newsie. I to już jest powoli wprowadzane. Nie wiem, czy słyszeliście o tej akcji z defraudacją polskich pieniędzy. Setek milionów, 300 ponad milionów na polski preparat mRNA. Pamiętacie, że my też mieliśmy mieć swoją szczepionkę, nie? Jak się okazało, rząd zlecił to firmie, która nigdy nie miała żadnej styczności z taką technologią i wszystko było o kant dupy potłuc i teraz sprawdzane są koneksje, układy pomiędzy tymi osobami a ludźmi z rządu, bo wydano na to 300 milionów złotych dla firmy, która nie miała szans stworzyć preparatu. Więc wały zachodzą w tym przypadku cały czas. Problem jest też taki, że przed preparatowaniem w ogóle nie badają osób. Nikt tego nie robi. Jak idziecie przyjąć swój preparat, bo chcecie mieć swój QR kod, żeby odzyskać prawo obywatelskie w Unii Europejskiej i na świecie, to jedynie co robicie, wypełniacie ankietę? Czy czujecie się tak, czy macie choroby przewlekłe, jakieś tam inne pierdoły? I podpisujecie, że wszystko jest na waszą odpowiedzialność. Lekarz was nie bada. A przecież cały czas apelowane było, że będą badania. A teraz możesz sobie iść na parkingu, wstrzyknąć antidotum. Wszyst paranoja. Tym bardziej, że Omikron nie jest taki groźny. Ale o tym zaraz sobie pogadamy. Następny news. Trzecią dawkę, mamy tylko 163 zgony dziennie. I to jest ta różnica. I to są też dane, które wynikają. W ciągu kilku tygodni do szpitali może trafić nawet milion osób zakażonych, powiedział w rozmowie z czwartkową Rzeczpospolitą profesor Andrzej Horban, główny doradca prezesa Rady Ministrów do spraw wiadomo jakiej choroby, przewodniczący Rady Medycznej. Horban, zwany profesorem, podkreślił w wywiadzie, że żarty się skończyły. Omikron nie jest dostatecznie hamowany przez część antidotum, przenosi się znacznie łatwiej niż wariant Delta, do tego według badań po dwóch dawkach antidotum odporność relatywnie szybko się zmniejsza. Nie ma wątpliwości, że każdy powinien się zapreparatować, jeśli tego jeszcze nie zrobił. Jeszcze zdąży przed tsunami. Może zwiększyć szansę przeżycia, swoją i innych. Ten, kto się nie zaantidotumował trzecią dawką, też powinien jak najszybciej ją przyjąć, zaapelował. Wskazał, że wciąż 40% społeczeństwa się nie zaantidotumowało. Jeśli mówimy o tym, że około 12 milionów Polaków nie przyjęło dawki i wszystkie, powtarzam, wszystkie te osoby zakażą się nowym wariantem, to statystycznie 5-10% z nich trafi do szpitala, czyli powinniśmy położyć około milion osób. Nawet jeśli rozłoży się to w czasie kilku miesięcy, to i tak oznacza to, że możemy potrzebować nie 20 tysięcy łóżek, ale 50-60 tysięcy. Nie mówiąc już o tym, skąd weźmiemy lekarzy i pozostały personel medyczny. Omikron jest naprawdę bardzo zakaźny. Liczba zakażeń podwaja się co drugi dzień, zaalarmował przewodniczący Rady Medycznej. Jeszcze nie skończyła się jedna fala, a już nakłada się na nią kolejna, dodał. Horban ocenił, że w ciągu 3-6 tygodni nowy wariant może stać się w Polsce dominujący. W polskich szpitalach leży około 20 tysięcy osób, za chwilę nałożą się na to dziesiątki tysięcy nowych pacjentów, zabraknie nawet stadionów. Mamy przy tym dzieci, a dzieci są praktycznie niezapreparatowane, a chorują. Przez to chorują całe rodziny. W końcu stycznia naprawdę będziemy mieli problem, a mówiąc wprost, możliwy jest dramat, jakiego nigdy nie widzieliśmy, stwierdził. Dobrze, zaszczepienia, panie profesorze, to proszę mi powiedzieć, czy pan także jest wyznawcą tej teorii, że polskie społeczeństwo jest jakieś inne, jakieś mniej zdyscyplinowane? A ten dalej jest przewodniczącym Rady Medycznej. Jak to w ogóle jest możliwe, że tacy ludzie są na takich stanowiskach? Coś jak Obajtek. Obajtek też mógł robić mnóstwo różnych przekrętów. Przecież on łamał prawo, na co są dowody, na co są nagrania, setki dokumentów. Jego matka, pracująca szwaczka bodajże, wydała kilkaset tysięcy złotych, które... Żeby zaoszczędzić, musiałaby, tam wyliczaliśmy to chyba w jednym z odcinków, musiałaby pracować przez 40 lat,
i nie wydawać ani złotówki, żeby przy swoich zarobkach wydać tyle pieniędzy, które wydała, jakimś cudem miała te pieniądze. Obajtek sam pracował w spółce, mimo tego, że był radnym i nie miał do tego prawa, a on dalej jest w rządzie. Chociaż takim światełkiem w tunelu może być pan Mejza, bo Mejza to ten, który ratował dzieci nieuleczalnie chore terapią w Meksyku, która nie była absolutnie sprawdzona, nikt jej nie potwierdzał, no i miał pobierać od tych dzieci po 80 tysięcy dolarów, czyli też jakieś tam 300 tysięcy złotych od sztuki. Ten proceder nie doszedł finalnie do skutku, przynajmniej według zapewnień Mejzy, no i aktualnego materiału dowodowego, jaki zebrały oczywiście media, bo prokuratura nie chciała się zająć tą sprawą, co też się powoli zmienia, zaraz do tego dojdziemy, ale miał taki zamiar. Chciał to robić. Jest coraz więcej osób poszkodowanych przez niego, którym dał nadzieję. Już mieli się przygotowywać do zbierania pieniędzy, do robienia zbiórki, bo pan Mejza proponował, że pomoże im w założeniu zbiórki, tak żeby internauci płacili ją wtedy, by sobie hajla bajla z kasą. No to teraz, jak się okazało, zagłosował tak, jak chciał PiS, bo był potrzebny PiSowi. To jest gościu z PSL-u. PiS go przejął z PSL-u, żeby głosował tak, jak chce obóz rządzący. Przez te wszystkie oczywiście tragiczne sytuacje, jakie mają miejsce w rządzie, że odszedł Gowin, musieli przez to wziąć Kukiza i musieli przez to wziąć kolejnego Mejza. No i on tam zadeklarował, że w związku z tymi wszystkimi aferami usunie się z rządu, biorąc urlop. Ale jak było głosowanie Lex TVN, i tak przyszedł i zagłosował. I tuż po tym, wczoraj dosłownie, buchnęła informacja, że PiS go wyrzuca z rządu. Posłem oczywiście dalej będzie z tego względu, że no tu nie mogą go wyrzucić, przynajmniej na razie, ale z rządu wyleci, jak tylko zakończy urlop. I dzisiaj weszła informacja, że Mejzą zajęła się prokuratura w związku z inną jego aferą, nie akurat z tymi dziećmi, tylko ze szkoleniami. Bo to jest taki aferzysta jak Obajtek, nie? Tylko że młodszy. Znaczy nie wiem, czy młodszy wiekiem, ale młodszy w aferach. Przynajmniej według obecnych informacji, jakie mamy, no bo może być różnie. Zaraz mogą wyjść afery, że jak miał 15 lat, to już coś kombinował. Tak jak Obajtek zresztą, bo on już od szkoły, od chyba liceum zaczął defraudować kasę samorządu. Zrobiliśmy w ogóle reportaż o Obajtku, bo jest to naprawdę ciekawa postać. Zachęcam, wpiszcie BNB, Obajtek, znajdziecie bez problemu. No i Mejza jeszcze wcześniej, zanim robił właśnie te wały, podczas pandemii, kiedy wszystkie zakłady fryzjerskie były nieczynne, nabrał 900 tysięcy bodajże z dotacji na szkolenia i przeprowadzał szkolenia PR-owe, HR-owe, zakładom fryzjerskim, żeby oni dobrze umieli obsługiwać klientów i brał i wziął za to 900 tysięcy złotych. Wszystko oczywiście okazało się fikcją, znaczy przynajmniej według wstępnych doniesień mediów i teraz zajęła się tą sprawą prokuratura, która twierdzi, że faktycznie to było jej zdaniem fikcyjne. A zajęli się tym tuż po tym, jak on zagłosował za Lex TVN i wywalili go z rządu. Poszła deklaracja, że wywalą go z rządu, jak tylko wróci z urlopu, bo muszą mu dać ten dokument osobiście. Ciekawe, co? W każdym razie, wracając do sedna sprawy, czyli do tego straszenia całego Polaków, że będzie Armagedon, że już trzeba będzie 50-60 tysięcy łóżek covidowych w szpitalach, no to WHO ma zupełnie podobną narrację. Szef WHO w Europie, Hans Kluge, nawołuje do rządów, by dołożyły większych starań w celu zaantidotumowania obywateli dawką przypominającą antidotum przeciwko wiadomo czemu. Podkreślił, że Omikron może spowodować głęboki paraliż w europejskich systemach opieki zdrowotnej. Więc to jest taka odgórna agenda, odgórna retoryka, że trzeba w ten sposób działać, trzeba tak mówić obywatelom, że ich preparaty i tak gówno dały, a i tak macie się preparatować i tak dalej. Tymczasem badania kolejne już, tym razem z RPA, bo o Omikronie dalej nie wiemy za dużo, chociaż według wstępnych analiz okazywało się, że niepotrzebna jest nawet hospitalizacja, bo można go spokojnie przeleżeć w domu i będzie ok, bo jest mniej taki, znaczy jest dużo bardziej zaraźliwy, ale mniej objawowy. No to teraz są już kolejne oficjalne badania z RPA, już po nieco dłuższym czasie. Ryzyko, że mieszkańcy RPA zainfekowani wariantem Omikron trafią do szpitala jest o 80% mniejsze niż w przypadku infekcji innymi wariantami.
80%. Wynika z najnowszych badań. Nie wiadomo jednak, czy wariant ten jest łagodniejszy niż poprzednie, czy populacja RPA charakteryzuje się większą odpornością. Do cholery, wszystkie badania wskazują dosłownie to samo. I zamiast się teraz cieszyć, że wszyscy będziemy mogli przejść łagodnie tą chorobę i wytworzyć w sobie przeciwciała, bo szczepienia nie działają, bo się okazało, że wszystkie preparaty, które mamy, nie działają na nowy wariant, ale ten wariant jest mniej szkodliwy dla naszego organizmu i nie potrzebujemy sobie czegoś wstrzykiwać, żeby mieć przeciwciała, no to nagle okazuje się, że obostrzenia wprowadzają również dla osób bez preparatu, że zamykają granice, że kolejne obostrzenia wprowadzają, kolejne limity. Jakiś absurd. Ale ta cała narracja strachu jest również powszechna w Polsce. Ciekawe, jakie będzie to miało przełożenie na liczby zgonów, no bo faktycznie teraz Polska jest liderem światowym chyba, jeśli chodzi o zgony na 1000 mieszkańców, ale ciekawe, jak już ten Omikron faktycznie będzie wariantem dominującym. Czy to przypadkiem nie spadnie? Jeśli spadnie, oczywiście powiedzą, że to dzięki antidotum, nie? Ale my będziemy wiedzieli, jak jest. Polska jednak nie mierzy się tylko z tym problemem. Mierzymy się również z problemem gospodarczym. Fakt. Jak większość świata. Ale u nas jest to szczególnie odczuwalne. Zobaczmy, jak Polacy przejdą najbliższe święta. Nie no, nazwa Boże Narodzenie to istnieje od dawien dawna, więc uważam, że to nikomu tak naprawdę nie przeszkadza. Powinna zostać. Zostać? Nie no, ja uważam, że powinna zostać. No. Dlaczego? Powinna zostać. W 2021 roku na organizację świąt Bożego Narodzenia Polacy przeznaczą średnio 1142 zł, o 144 zł mniej niż przed rokiem. W czasie wiadomo jakiego kryzysu kolejny już raz maleją wydatki, ale ubywa też osób przewidujących, że Wigilia stanie się dla nich przyczyną problemów finansowych. Tym razem obawy nad 13% badanych wobec 14% rok temu i 17% przed dwoma laty, wynika z badania wykonanego na zlecenie rejestru dłużników Big Info Monitor. Duży wpływ mają na to także coraz wyższe ceny w sklepach. W listopadzie 2021 roku niektóre towary zdrożały nawet o 80% w stosunku do roku ubiegłego. Na tegoroczne wydatki świąteczne przeznaczymy średnio 1142 zł, czyli o 11% mniej niż w 2020 i o 286 zł, mniej niż dwa lata temu. Biorąc pod uwagę wzrost cen, w praktyce zmiany te są jeszcze większe. Cięcia dotknęły niemal wszystkie pozycje na liście, z wyjątkiem choinki i wyjazdów, które już w zeszłym roku zostały mocno ograniczone. Mniej wydamy na żywność, na którą przeznaczymy tym razem 386 zamiast 442 zł i jest to spadek o 15%, oraz na środki czystości, które przed rokiem jako jedyne odnotowały znaczący wzrost. Tym razem jednak zamiast średnio 70 zł mają kosztować 51, o ponad 1/3 mniej pieniędzy pójdzie też na inne wydatki świąteczne, 97 zł. Skromniejszy budżet, bo 451, jest też przewidziany na najbardziej znaczący produkt bożonarodzeniowych kosztów, czyli prezenty. W tym roku mają być tańsze o 35 zł, czyli o 7% mniej. Deklaracje dotyczące cięcia kosztów znajdują też potwierdzenie w ocenie świąt 2021 roku według ponad 1/4, bo 26% ankietowanych mają być skromniejsze niż zwykle, opinii ponad 2/3, 71%, takie jak zawsze, a zdaniem jedynie 3% bardziej wystawne niż zwykle. Wszystko komplikuje też coraz wyższy poziom cen w sklepach. Jak wynika z cyklicznego raportu Indeks Cen w Sklepach Detalicznych, listopad 2021 był kolejnym trudnym miesiącem dla konsumentów. Kurczy się bowiem lista kategorii produktów uciekających przed drożyzną. Za likwidacją nazwy Boże Narodzenie. Tak? A, są za likwidacją, no. No, są za likwidacją właśnie, także tutaj niektórzy... Nie, no bo to, słuchajcie, jest taka zasada, że jeśli ktoś się nie wypowiada, to można się wypowiedzieć za niego. Tak samo jest w demokracji, jak się głosuje. Jak ty nie głosujesz, no to ktoś głosuje za ciebie, no. Ktoś wybiera za ciebie. No i tacy właśnie do cholery jesteśmy bogatsi. Tak nam Glapiński mówił, że okej, inflacja jest wysoka, będzie jeszcze wyższa. Nie, wtedy jeszcze mówił, że będzie niższa. Okazało się, że jest jeszcze wyższa, ale spokojnie. Zarobki Polaków rosną jeszcze szybciej. Brał oczywiście pod uwagę minimalną krajową, a nie medianę zarobków.
więc wiecie, jak to wygląda. No ale niestety, prawda jest jednak bolesna i każdy odczuwa to, w jaki sposób drożeją ceny. Mamy niby inflację 8%. Właśnie, dodajmy w ogóle do tych niższych wydatków inflację 8%, bo teraz my jesteśmy, jeżeli byśmy teraz wydawali tyle samo, co w zeszłym roku, to relatywnie kupowalibyśmy mniej. Czyli święta i tak by były uboższe. My powinniśmy teraz średnio, według koszyka inflacyjnego, o którym też sobie zaraz pogadamy, powinniśmy wydawać 8% więcej. Czyli jak wydawaliśmy wcześniej, ile tam było? 1144 zł na rodzinę? No to teraz powinniśmy wydać tam 1250, 1300 złotych. Coś koło tego. To wtedy by były święta takie same, jak były rok temu, według oficjalnego koszyka inflacyjnego, który zakłada 8% inflację, choć jak informuje Big Info Monitor, z tych 8%, standardowo, jak już was informowałem wiele razy, wychodzi znowu gówno. Proszę bardzo, najbardziej podrożały w skali roku produkty tłuszczowe o 60,6%. Szczególnie widoczne jest to w przypadku oleju, skok o 79,4%. Czy olej nie jest potrzebny na święta? No jest jak cholera. Margaryna do pieczenia zdrożała o 36%. Czy margaryna nie jest potrzebna? No oczywiście, przecież ciasta robimy. A masło jest droższe o 34,1%. To są realne podwyżki, drodzy Państwo. Już nie mówiąc o paliwach, już nie mówiąc o energii elektrycznej, o gazie, która jest potrzebna, więc inflacja spokojnie jest na poziomie kilkunastu procent, jeśli nie kilkudziesięciu. Każdy ma swoją własną inflację, a prawda jest taka, że im mniej masz, tym większa dla Ciebie jest inflacja, bo tym większy budżet ogarniają rzeczy, które najbardziej podróżały. Czyli rzeczy pierwszej potrzeby. I niższe wydatki mamy mimo tej inflacji oraz mimo normalnych świąt. Bo zauważcie, zwróćcie uwagę, że rok temu święta nie były normalne, nie pozwalono nam wyjeżdżać, spotykać się, gromadzić. I wiele osób faktycznie się słuchało tego i zostali w domach ze swoimi rodzinami bezpośrednimi takimi, nie? Czyli mama, tata, dzieci. A teraz ludzie znowu wyjeżdżają, więc robią prezenty dla wszystkich, więc gotują znacznie więcej. Wydają pieniądze na wyjazdy, a mimo to wydamy mniej. Mimo normalnych świąt i mimo inflacji. Jest źle. Jest cholernie źle. Serio. Nie bez powodu Morawiecki wyprzedaje właśnie majątek, ale o tym pogadamy sobie jutro o godzinie 6.30. W każdym razie, to co widzieliście na slajdach, ta sonda była o tym, czy aby Boże Narodzenie, czy fraza Boże Narodzenie nie uraża zdaniem Polaków ateistów lub ludzi po prostu innego wyznania. Bo jak wiecie, w Warszawie jest wiele osób o różnych wyznaniach i też bezwyznaniowych. No i zapytaliśmy się, ponieważ Komisja Europejska dała swoje zalecenia dla parlamentarzystów, żeby nie używać sformułowania Boże Narodzenie, bo wskazuje to na to, że jedna religia jest dominująca, nie? I to może obrażać inne religie lub osoby niewierzące. Żeby używać po prostu jakieś tam zimowe święta i tak dalej. No i zapytaliśmy o to Polaków, co o tym sądzą. Po Warszawie pewnie sami się spodziewaliście, że pewnie wszyscy będą za tym. O super, wreszcie nie będzie tych Bożych Narodzeń. Gówno prawda. Nawet warszawiacy są za tym, żeby zostawić nazwę Boże Narodzenie, bo ich to nie razi. Sami zresztą zobaczcie. Zapraszam Was bardzo serdecznie do Sądy Ulicznej na kanale Co Mówią Standardowo. Linki w opisie i przypiętym komentarzu. Na koniec będzie jeszcze fragment tejże sądy. I widzimy się właśnie na Co Mówią. Tam też możecie mnie opierdzielić, że nie było suchara dzisiaj. Heja. Wydaje mi się, że to jest rzecz gustu, ale no ja już przełkam tej nazwy i jak najbardziej dla mnie powinna zostać. Dlaczego mamy katolikom, nie wiem, no, coś tam narzucać, tak? Nazwa tu niczego nie zmienia tak naprawdę. No bo co nazwa zmienia? Nazwa Boże Narodzenie powinna zostać zlikwidowana? Nie, dlaczego? Chrześcijanie głównie obchodzą Boże Narodzenie. No tak, a reszta... A cześć! Moja ulubiona część codziennego programu informacyjnego, nagrywanie wideo dla Was, moi kochani! Pierdolnięty jestem.